Jednym z moich ulubionych pytań było, jak gdzieś tam to zacząłem ogarniać, czy wybrałeś swoją osobowość, nie? Wchodzi ci gościu, który nie ma pojęcia w ogóle o rozwoju osobistym, jakimś duchowym i się go pytasz, czy wybrałeś swoją osobowość? I teraz to jest właśnie od razu, o co chodzi? To nie, to tak można w ogóle? What the fuck? I teraz bajer polega na tym, że my powinniśmy móc sobie wybierać osobowość, nie? Teraz tak na logikę, przecież to... Przepraszam, to w 100% zależy od nas, kim my jesteśmy. Przecież no ja jestem w stanie siebie modelować. A jednak u większości ludzi to przypadek ultra działa, no bo nie wybieramy sobie rodziców, nie wybieramy sobie miejsca, gdzie się urodzimy, nie wybieramy sobie ustroju politycznego, w jakim się urodzimy. Nic sobie nie wybieramy. Przychodzimy na świat i mamy wgrywane na dzień dobry tysiące programów. I ludzie są ich po prostu niewolnikami. No i teraz jak nagle słyszysz, że czy wybrałeś swoją osobowość, no to ludzie się zaczynają drapać nerwowo po głowie i jest taki mały wow, że w ogóle czy tak można? No trudno, żeby nie było można, jak jesteśmy ludźmi i telefony potrafiliśmy stworzyć, no to chyba jakąś cechę charakteru sobie możesz wgrać. No a skoro możesz jedną, no to możesz dwie chyba. No jak dwie to 10, a jak 10 to chyba możesz cały się zmienić. Pierwsza rzecz, bezapelacyjnie bardzo nas zmienia, to są wychowawcy, ludzie, którymi się otaczamy. Gdybyśmy mieli innych rodziców, jesteśmy inni. Nawet wystarczy, co jest ciekawe, że może być ta sama kultura, to samo miejsce na świecie, to sama nawet wyznanie religijne. Inni starzy, po prostu. Jesteście całkowicie inni. Także... Mogę jeszcze dodać, że jeszcze inne miejsce w rodzinie. Chodzi mi o... Kolejność, tak. To bo... Ten sam dom i każdy jest inny. No bo pierwsze dziecko ma zupełnie inną przeprawę z rodzicami jak drugie, a już zupełnie trzecie, nie? No, czyli no, może być ten sam dom, inny czas. Druga rzecz, doświadczenia życiowe. I teraz, ile wy macie takich doświadczeń, że jesteście w stanie powiedzieć, że to doświadczenie mnie zmieniło? No i teraz ja mogę śmiało powiedzieć, że poznanie świętej pamięci doktora zmieniło mnie niesamowicie. Doświadczenia nawet z przyjaciółmi w szkole, z trenerami. Zmieniały mnie. Ja to dobrze wiem, dobrze czuję. I to jest bezapelacyjne. I teraz u ludzi nieświadomych to jest tak, że to jest de facto koniec ich rozwoju. Na kogo natrafią, tacy się staną. I teraz dlaczego jesteś jaki jesteś? Znowu bardzo uproszczony modelek, gdzie w zależności jakie mamy doświadczenia, takie się nas budują nawyki. W zależności jaki macie nawyk, taką będziecie mieć osobowość. W zależności kim jesteście, taką sobie wypracujecie przyszłość. No proste jak drut. Problem się rozchodzi tutaj, w tych pierwszych dwóch, że nie mamy wpływu często na doświadczenia, no i porobiły nam jakieś nawyki. No i tu się robi cała impreza, żeby to odkręcić. Nie? A że karuzela już trochę się kręci, no to tym większy problem, nie? No i teraz ta przyczyna i skutek. Zauważcie, że tu mamy tą przyczynowość i skutek właśnie rozbitą. I teraz... Zrobiliśmy tak, mamy jakichś rodziców, mamy jakieś doświadczenia i to nam stworzyło nawyk, tak? To stworzyło nas jako osobowość. No i teraz jak mamy być szczerzy, to wchodzimy do krainy buddyzmu i teraz się pojawia słowo bardziej karma tu pasuje, a nie słowo dwa doświadczenia. Karma to jest jakby nieskończona przyczyna, bo to, że my tu siedzimy, to już załóżmy, że był Big Bang, to Big Bang pierdzielnął i tam już była przyczyna. To nie jest tak, że masz jakieś doświadczenie i teraz ja na przykład powiem, że patrzcie, jak się patrzy przez w ogóle właśnie przyczyny. Ktoś może powiedzieć, że no ja dlatego miałem takich rodziców, to dlatego na przykład oni mi wgrali brak pewności siebie, bo tata na mnie krzyczał. No nie dlatego, bo na tatę krzyczał tata, tak? Czyli dziadek, na dziadka pradziadek. I teraz miliardy rzeczy się działy, że w ogóle oni mają taką psychę. To jest nieskończona przyczyna. I teraz ludzie, jak patrzą bardzo swoim ograniczonym umysłem i mówią na przykład, przez ciebie się czuję źle. No nie przez ciebie, bo on miał tatę, on miał dziadka. I proces złego wychowania trwa od tysiącleci. I teraz zobaczcie, jak bardzo ograniczeni są ludzie. Patrzą na kogoś, na daną osobowość,
mówią, ale ty jesteś debilem i tak dalej. I mówią, ale ty, baba, jak ty się zachowujesz? W ogóle nie potrafią dostrzec przyczyny, że ten chłop ma jakieś nawyki, które ukształtowały mu doświadczenia. A idąc krok dalej, to nawet nie są pojedyncze doświadczenia, tylko to jest karma. I tu można wliczać, nie wiem, można powiedzieć poprzednie wcielenia i tak dalej, nie trzeba się rozpędzać, ale generalnie to jest nieskończona przyczyna, dlaczego my tu siedzimy. To nie jest, że wy tutaj podjęliście sobie decyzję i przyjechaliście. Miliardy, triliardy rzeczy musiały się wydarzyć w odpowiednim czasie, żebyście się tu zjawili. I to jest karma. Na razie jest okej, nie? Proste jak drut. No i teraz w ramach uproszczenia, te nasze ego, czyli ten stwór, w którego do podświadomości zostały wgrane internet, media, związki, szkoła, wszystko co doświadczyliście, ten nasz wewnętrzny stworek działa na zasadzie akcja-reakcja. I teraz ludzie myślą, że nad sobą panują, a nikt nad sobą nie panuje, kto nie jest świadomy. Ludzie mają wgrane programy i reagują czasem agresją, czasem wstydem, czasem strachem, czasem radością, czasem. Wszystko zależy, co zostało wgrane do ich głów. Proste jak drut. I reagują bez przerwy, inaczej, bez nanosekundy zawahania, jest od razu akcja-reakcja. Tam nie ma w ogóle pomyślunku, analizy, nic. Jest dup-dup. Mamy szkolenie sportowe, dodamy kilka przykładów sportowych. Zawodnik, pamiętam jak grałem w tenisa, zagrałem w taśmę, jeszcze w piłkę do taśmy nie doleciała, już kurczę i bęm. I to nie było tak, że ja się w międzyczasie zastanawiałem, jak odreagować złość, tylko po prostu zareagowałem. Tam żadnej filozofii nie ma. Jak to jest, jak z rodzicami macie różne, jak z partnerami macie. Czasami widzicie, że coś wasz partner robi od razu, Nie ma opóźnienia czasowego. I teraz takich automatyzmów sportowcy, ludzie mają tryliony. To jest niezliczona ilość. I działa się, to jest bardzo ważne, żeby to właśnie jakby wiedzieć, że to się działa natychmiast. Nie ma w ogóle jakiegoś tam pomyślunku. Najprostszym motywem na to, że ludzie nad sobą, no, to jest tak, myślicie, że nad sobą panujecie? No, to masz jakiś niechciany nawyk? Albo jakiekolwiek niekontrolowane zachowania? Coś się znajdzie, nie? No i teraz to jest jakby najpiękniejszy dowód dla ludzi takich nieświadomych, że skoro masz, jak możesz mieć nawyk, którego nie chcesz mieć? Ha! To jest hit, tak? To jest abstrakcja. Jak ty możesz mieć nawyk, którego nie chcesz? No chore. No a jednak, nie? No i teraz bardzo fajnie, tutaj jakby ta jedna dłoń to jest doświadczenia życiowe, tu powiedzmy, że to są ludzie. No i ludzie jak ta marionetka, są po prostu sterowani przez życie, nie mają o tym zielonego pojęcia. Sterowanie jest na potęgę. No i tak wygląda mniej więcej dzień standardowy u Kowalskiego. Tu by można było jeszcze pełno x-ów porobić, bo on nie wie, czy on będzie się czuł dobrze, czy źle, bo jak mu odwołają trening, może być niezadowolony, może się cieszyć, wszystko zależy, czy jest zdrowy, czy jest chory. Wszystko zależy od wszystkiego. I to jest świat, gdzie emocje, jakie mamy w ciele, to jak się czujemy, zależy od wszystkiego. I to jest duże słowo. Od wszystkiego, ale nie od nas samych. I teraz to jest bardzo smutny świat, bo jak oddać się w ręce, nie wiem, tutaj ludzi z Zabrza, no powodzenia, żeby wasze życie było kolorowe, nie? Trzeba mieć farta. Generalnie, do jakiegoś środowiska się nie trafi, żeby liczyć na to, że doświadczenia z nimi związane, wychowywanie przez nich sprawi, że my będziemy fajnie, luźno, pozytywnie, średnia szansa.